Jeden z najciekawszych budynków w Wałbrzychu wciąż czeka na nowe życie. Mowa o dawnym kinie Górnik, które od lat popada w ruinę, a jego modernistyczna fasada przypomina o latach świetności obiektu. Kino w początkach swojej działalności nazywało się Kapitol. Modernistyczny budynek został zaprojektowany przez Ludwika Mosamera. Miejsce stanowiło istne centrum kultury ówczesnego Waldenburga. Odbywały się tu spektakle, przedstawienia i koncerty. Kino funkcjonowało do lat 90. jako górniczy dom kultury. Wyburzono salę, która groziła zawaleniem. Po zamknięciu były plany, by utworzyć tu nowoczesny teatr, a nawet siedzibę Filharmonii Sudeckiej. Nie udało się. Potem wielokrotnie mówiono o rewitalizacji obiektu. Na dachu miał powstać łącznik z centrum Śródmieścia. To też się nie udało. Istnieje połowicznie dawny Kapitol, bardziej znany jako Kino Górnik, Górniczy Dom Kultury. Piękny, modernistyczny budynek w samym centrum Wałbrzycha, przy Alei Wyzwolenia, pochodzący z 1929 roku, wyburzony w połowie, na początku lat 90. No niestety ciągle czeka na ratunek. Wierzymy, że szczególnie jego piękna elewacja zostanie odnowiona. Napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia z dawnym GDK i co waszym zdaniem powinno stać się z tym budynkiem.